starostwie powiatowym w Gliwicach petenci wreszcie nie narzekają. Wprowadzono bowiem tak zwany system kolejkowy. Absurdalnie jednak kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu zniknęły. Teraz zamiast stać do okienka, klienci w znacznie lepszych nastrojach czekają na obsługę, siedząc na wygodnych krzesłach. Ku zadowoleniu swoim, ale też i urzędników, jak się okazuje. Tak wyglądał Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach 3 miesiące temu, a tak wygląda dziś. Różnicę widać chyba na pierwszy rzut oka. Jeszcze w marcu, gdy odwiedziliśmy ten wydział, stały tutaj ogonki do okienek. Petenci wówczas nerwowo rozglądali się na boki, tak aby nigdy nie wepchnął się do kolejki. Krzesła stały wolne, bo klient bał się wyjść z ogonka, by nie stracić swojego miejsca. Dziś jednak atmosfera panuje tutaj zupełnie inna, co czują też petenci. No przedtem się stało, teraz się siedzi, no i spokojnie się czeka na swoją kolejkę. Czyli bez awantur, bez przepychanek? Tak. Pamięta pan te czasy, jak to się stało? Pamiętam. I co się wtedy działo? No postało się to, tak samo, tyle samo czasu się stało, co i teraz, tylko że teraz jest wygodniej, bo się siedzi. Ale lepiej się siedzi niż stoi chyba, co? No oczywiście, teraz jak tu zrobili te numerki, to jest trochę wygodniej, nie? Bo przedtem to był taki chaos, można powiedzieć, nie? No. Zauważyliśmy, że nikt nie siedział, wszyscy stali, żeby nikt, broń Boże, nie zajął mu kolejki. No tak, oczywiście. No. Każdy pilnuje swemu, każdy mu czas jest drogi, nie? A wszystko zmieniło się za sprawą tego oto urządzenia. Nie jest niczym nowym, bowiem zwyczajnie wydaje numerki, ale nowy system znacznie ułatwił życie petentom. Były różne sytuacje. Teraz ostatnio, mówię w ostatnim czasie, żeśmy prowadzili tutaj w Wydziale Komunikacji system kolejkowym, no to wizualna jest różnica, bo przedtem wszyscy stali i czekali, pilnowali swojego miejsca w kolejce. W tej chwili tylko patrzą, kiedy zostaną wywołani, bo jest numerek. I tak dzięki nowemu systemowi kolejkowemu zniknęły kolejki w gliwickim starostwie. System ułatwił też pracę urzędnikom. Inna atmosfera, myślę, że nasi pracownicy teraz już na pewno z uśmiechem mogą podchodzić do każdego klienta. Nie ma żadnych niepotrzebnych emocji. Ale to nie jedyne nowum, jakie wprowadzono w tym urzędzie. Starostwo nie stroni od technologicznych rozwiązań, które systematycznie wprowadza od 13 lat. I tak dziś nie trzeba nawet wychodzić z domu, by załatwić wiele spraw związanych z geologią, urbanistyką czy nieruchomościami. Wszystkie dane klienci znajdą na specjalnej platformie pod nazwą System Informacji Przestrzennej. Wkrótce też będą mieli możliwość nabywania na przykład map przez internet. Nie muszą do nas w ogóle przychodzić w tej chwili już geodeci. Wszystko mogą załatwić w formie internetowej. To rozwiązanie odciąża również urzędników, dzięki czemu mogą się zająć innymi sprawami, wyjaśniają szefowie powiatu. Nowoczesne technologie w starostwie stały się dziś nawet dobrym przykładem dla innych samorządowców. Pierwszy przykład, który bardzo mi się spodobał, jeżeli chodzi o taką indywidualną obsługę osób niepełnosprawnych. Takiego systemu rozwiązania nie mamy, mamy usunięte bariery architektoniczne, mamy pracowników wytypowanych, jeżeli chodzi o obsługę język migowy, natomiast nie ma po pierwsze stanowiska dla osób niepełnosprawnych, ale i też takiego pomysłu indywidualnego podejścia. Dodajmy, że w starostwie pomyślano nie tylko o zwykłych petentach, ale i tych niepełnosprawnych, zapewniając im nie tylko osobne stanowisko i urzędnika do pomocy, ale także dostosowując budynek do ich potrzeb.